Bardzo dobre to były zawody, tak zespołowo, jak i indywidualnie, prawda, Piotrek? Tak jest, myślę, że naprawdę dzisiaj zagraliśmy bardzo dobry mecz, bardzo konsekwentnie i w obronie, i w ataku. Jakby pomysł trenera na grę skutkuje i jak widać, kolejne 3 punkty zostają tutaj u nas w Bielsku. Sam oddałeś w pierwszej części spotkania tyle strzałów, że czasami w całej rundzie ci się nie zdarzało. No powiem szczerze, że było to dość zaskakujące, że dzisiaj udało mi się tyle razy oddać strzał na bramkę. Celny, szkoda, że niestety nie wpadło, ale oby więcej takich meczów. Czym najwięcej trudności nastręczali Wam gracze rezerw Rakowa? Myślę, że na pewno bardzo dobrze poukładana drużyna, super grali w ataku pozycyjnym, ale tak jak mówię, my naprawdę super poradziliśmy sobie z tym, z ich naporem i tak jak powiedziałem, zostają tutaj 3 punkty u nas. Ale był taki moment w drugiej części meczu, że przygnietli Was niemiłosiernie. Tak, dokładnie, tak jak Pan mówi, naprawdę przygnietli nas, było trzeba się bronić, ale w końcu udało się zagrać na zero i tak jak powiedziałem, widać, że ten pomysł, który mamy na grę i w ofensywie, i w defensywie skutkuje. Dzisiaj po raz pierwszy na zero i oby w środę móc kolejny raz taki mecz zagrać jak dzisiaj. Powiedz mi jeszcze, jak skomentowałbyś uderzenie swojego kolegi z ławy szkolnej Daniela Iwanka? No powiem szczerze, że nie znam go z takich strzałów. Jak z tego, co go pamiętam, to zawsze był szybki, zawsze dobry dribbling. No, z takimi strzałami to było różnie, ale oczywiście żartem mówiąc, gratulacje dla niego. Wraca do nas kolejny raz i widać, że wraca naprawdę w wielkim, wielkim stylu. Dzięki serdeczne. Dziękuję. Zacznijmy od końca. Krzysztof, co się stało w końcówce spotkania? Poczułem gdzieś tam delikatne spięcie mięśnia dwugłowego przy uderzeniu nogą długiej piłki. I była potrzebna szybka reakcja Marka, żeby troszeczkę go rozluźnił. Całe szczęście, chyba wszystko jest w porządku. Mam nadzieję, że w poniedziałek normalnie do treningu. Ostatni raz mieliśmy sposobność rozmawiać przed kamerą kilka miesięcy temu, także przy okazji konfrontacji z rezerwami Rakowa Częstochowa. Wtedy remis 3-3, 3 bramki w sieci. Dziś 0 z tyłu. No fajnie zagrać na 0 z tyłu. Nie ma co ukrywać, gdzieś to dla bramkarza zawsze jest wisienką na torcie. Całe szczęście, że zespół strzelił 2 bramki, wygrywamy ten ciężki mecz, nie ma co ukrywać. Raków grał bardzo dobrze. Całe szczęście byliśmy w stanie w defensywie ich zastopować i skończyć finalnie na 0 z tyłu. Tym bardziej cieszy taki występ, że było co robić, zwłaszcza w drugiej odsłonie spotkania. To nie było tak, że defensywa wymiatała i czyściła wszystko, co się dało przed polem karnym. Roboty w bramce było co niemiara momentami. Tak, przede wszystkim w ten początek drugiej połowy był taki, że Raków nas mocno zepchnął do defensywy. Mieliśmy problem z wyjściem ze swojej połowy, co kończyło się często uderzeniami na naszą bramkę. Całe szczęście dzisiaj ta piłka raczej znajdowała drogę w moje ręce i udało się nam zdobyć komplet punktów u siebie. Już na koniec. Różnie to bywało w konfrontacjach rekordzistów z zielonogórską Lechią. Były wygrane, były porażki. Czego spodziewać się po środowym starciu? Ciężki teren w Zielonej Górze. Na pewno będziemy chcieli wygrać ten mecz, bo po to gramy w piłkę. Chcemy w każdym kolejnym meczu walczyć o swoje i o zwycięstwo. Zatem powodzenia. Dziękuję ślicznie.